Dlaczego pan się zdecydował wziąć udział w tej imprezie? To jest rajd taki śladami Inki Danuty Siedzikówny. Tak jest. Jestem uczestnikiem rajdu katyńskiego, więc to jest mi to środowisko gdzieś bliskie i te historyczne, patriotyczne imprezy są dla mnie ważne. No i myślę, że to jest jeden z powodów, ale na pewno też motocykle, które są w moim życiu od wielu, wielu lat i są moją pasją. I połączenie tego patriotyzmu i jazdy motocyklem jest najwspanialszą rzeczą, która mnie spotyka. Ładny kask biało-czerwony. Rajd dzisiaj śladami Danuty Siedzikówny i Inki. Dlaczego pan się zdecydował wziąć udział w tym rajdzie? W ogóle to Harley Podlasie zorganizowały. To nie dzisiaj, to rajd był wczoraj. Dzisiaj jest Harley piknik i wracamy właśnie z parady. Dlaczego zdecydowaliśmy się na udział? Ze względu na to, że rząd i system wymazuje naszą historię wielkich ludzi, takich jak Inka, i rozpoczęliśmy cykl rajdów historii prawdziwej. Upamiętniamy naszych bohaterów, ludzi, którzy się zasłużyli Polsce. Jesteśmy patriotami, a w sposób na Harleyach to wszystko pokazujemy, że motocykliści wszyscy łączą się i pokazują ten patriotyzm, że warto jeździć w tych rajdach. To jaki następny będzie rajd śladami których bohaterów albo jakie historie będą upamiętniane? Prawdopodobnie następny rajd będzie śladami Łupaszki, majora Łupaszki. Dlaczego taka inicjatywa? Skąd pomysł? Na początku doprecyzuję, nie jestem organizatorem, tylko klub Harley Davidson Podlasie, Białystok, którego jestem członkiem. Natomiast jeśli chodzi o rajd śladami Siedzikównej, to jest już w naszej tradycji, naszego klubu, że my podróżując po naszym regionie, a szczególnie w sytuacjach tak jak dzisiaj, kiedy mamy dużo gości z Warszawy, z Gdańska, ze Szczecina, z Poznania, ze Śląska, chcemy im pokazać nasz region, a również w tym regionie miejsca, które są warte tego, żeby je pokazywać, czyli związane z historią, z tradycją, z patriotyzmem, ponieważ nasz klub kultywuje tradycje patriotyczne i historyczne. Zazwyczaj jak jeździmy, odwiedzamy albo miejsca bitew, albo groby bohaterów naszych, czy też pomniki poświęcone naszym bohaterom, i stąd jest taki pomysł właśnie na organizację raz w roku takiej imprezy. Gdzie byliście w tym roku, bo śladami Danuty Siedzikówny i Inki, to które miejsca odwiedziliście charakterystyczne na Podlasiu? Być może ktoś będzie chciał się skusić, przemierzyć tę trasę. Tak, zaczęliśmy od Sokółki, tam gdzie jest rondo i pomnik na rondzie. Pomnik poświęcony ofiarom tragedii w Augustowie, znaczy obławy augustowskiej, tak. I następnie udaliśmy się do miejsca blisko Straży Granicznej, żeby podziękować naszym żołnierzom za obronę granic i żołnierzom i oficerom, którzy Straży Granicznej, którzy strzegą, podziękowaliśmy im. No i następnie udaliśmy się do byłej szkoły w miejscowości, gdzie mieszkała druga babcia Ingi Siedzikównej, bo jedna tutaj pod Białymstokiem w Narewce, a druga właśnie tam obok Dąbrowy Białostockiej. I tam również oddaliśmy hołd, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy wiązanki kwiatów w tym miejscu. Wspaniała inicjatywa. W Białymstoku wystartował rajd śladami Danuty Siedzikówny i Inki. Jak widać, sprzęty są gotowe, w tej chwili całkiem gorące, bo dopiero co przyjechały z rajdu. Są tutaj setki motocyklistów i wszyscy mówią jedno: robimy to dla naszych bohaterów, dla patriotyzmu, i to jest nasz obowiązek, żeby pamiętać o wszystkich, którzy zginęli za wolną Polskę. Dzisiaj są pokazy i będzie można zobaczyć właśnie takie motocykle, ale będzie można również zobaczyć potyczki wojów, wysłuchać muzyki tutaj na żywo na placu pod Teatrem Dramatycznym. Za rok, a być może nawet za parę miesięcy, kolejny rajd, bo jeszcze tutaj trwają ustalenia, co będzie, jak będzie. Na razie inicjatywa czy impreza bardzo, ale to bardzo udana. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska.